W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten uroczysty dzień Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dziś spotykamy się na Eucharystii, by wspólnie z Maryją wznieść do Boga słowa hymnu Wielbi dusza moja Pana. Mamy wiele powodów, by to radośnie wyśpiewać, oprócz naszych osobistych porywów serca wraz z całym Kościołem. Dziękujemy za wyniesienie Maryi z duszą i ciałem do chwały nieba. Wraz z całą naszą Ojczyzną dziękujemy za cud nad Wisłą i ocalenie w 1920 roku naszej niepodległości. A wraz ze wszystkimi, którzy zbierają plony ziemi, szczególnie z naszymi rolnikami, ogrodnikami, dziękujemy za dary Boże i właśnie przynieśliśmy te pierwociny zbiorów do naszej kaplicy. Kochani, jak sami dobrze wiemy, trudny rok dla rolnictwa, w ogóle dla naszej miejscowości, nie tylko dla całej naszej ojczyzny, Europy, świata, ze względu na anomalie pogodowe. Jednak przyszliśmy, aby dziękować za to, co udało nam się zebrać. Kto dziękuje, stokroć od Pana Boga więcej otrzymuje. Dlatego złóżmy ten trud naszej pracy na tym ołtarzu tutaj Chrystusa i prośmy o dalszą opiekę nad nami, Bożą opatrzność, przez ręce Matki Bożej, aby zachowywał nasze domostwa, nasze rodziny, nasze pola od wszelkich kataklizmów. Prośmy także, aby nikomu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło. Co dziękuję nad nami, umrze królący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Przynosimy Bochen chleba jako wdzięczność za chleb powszedni oraz solidarność z głodującymi. Spraw, Panie Boże, by nigdy go nam nie zabrakło. Składamy na Twoim ołtarzu wieniec żniwny, dziękując za ludzką pomoc drugiego człowieka i braterską miłość wobec potrzebujących pomocy. Błogosław, Panie, ciężką pracę rolników. Niesiemy warzywa, ufając, że Boże błogosławieństwo na naszych polach uprawne. Przynosimy owoce, ciesząc się zbiorami w sadach, bo Ty, Boże, błogosławiłeś je. Ofiarujemy zioła, ciesząc się pięknem polskiej ziemi, bogatych w zioła, które służą człowiekowi. Przynosimy kwiaty, które są swoim pięknem koją serca cierpiących. Dziękujemy Ci, Panie, za piękno przyrody polskich pól i łąk. Bądź pochwalony, Boże, za Twą dobroć, miłość i za wszystkie dary ziemi. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący wieczny Boże, który słowem swoim stworzyłeś z niczego niebiosa i ziemi, świat widzialny i niewidzialny, i nakazałeś ziemi rodzić zioła i drzewa na użytek ludzi i pokarm dla zwierząt. Ty w swej niewysłowionej dobroci sprawiłeś, że zioła służą również ludziom na lekarstwo.
Błagamy Cię pokornie, abyś te różnorakie zioła, kwiaty, owoce pobłogosławił, ażeby używane w imię Twoje służyły na pożytek ludziom i zwierzętom oraz stały się ogrodą przeciw wszelkim chorobom i przeciwnościom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty poleciłeś synom ludu wybranego przenieść do kapłanów snopy zebranego zboża i z radością zbierać owoce drzew i winnic. Oto składamy Ci dziękczynienie za zebrane plony. Wejrzyj łaskawie na te snopy i miejsce nowego zboża. A nowe warzywa i owoce pobłogosław je. Zachowaj i szczerze od wszelkiego zepsucia, aby ich w tym roku nikomu nie zabrakło. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy je zasiewali, sadzili, pielęgnowali i zbierali. Oraz wszystkich, którzy będą w nich przygotowywać dla nas pożywienie. Naucz nas wdzięcznym sercem dzielić się otrzymanymi od Ciebie darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosący pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc na ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do szczęścia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.